Siemano wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Dzisiaj zapolujemy sobie na Megalosaurusa. Aby to zrobić, wymagane jest Hunting Skill poziom pierwszy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak go zdobyć. Teraz poleci intro, macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Jak widzicie, mordy, w mojej chatce jest jakiś oponent, prawdopodobnie. Za chwilę go podhaczymy. Ja właśnie wracam od dealera i zamieniłem T-Rex X i różne inne tam łuski na military helmet i tam na military body armor. No i dodatkowo mam taki fajny cały SWAT secik. No i dostałem jeszcze Magnuma od dealera. Lecimy sobie teraz do chaty, zobaczymy, co ten gościu od nas chce. Na razie go nie widać. Dobra, mordy, to zrobimy tak. Ja odłożę sobie te rzeczy do jakiejś skrzyneczki. Wiecie, co jeszcze chciałem zrobić? Chciałem w końcu zacząć budować Jeepa. Jak widzicie, wszystkie rzeczy wymagane do zbudowania Jeepa posiadam. Także klikamy Craft. I teraz mnie zastanawia, jaki poziom podłogi będzie wymagany, żeby go postawić. Uwaga, byśmy go postawili na przykład gdzieś w tym miejscu. Chodź. Aha, place stone floor level 3. Dobra, to co będzie nam potrzebne, aby się zmierzyć z Megalosaurusem? Na początek może weźmy sobie jakieś jedzenie, zjedzmy. Odlejmy się gdzieś na dworze. O. Dobra, to mamy za sobą. I przydałyby się wziąć jakieś apteczki. Mamy 20 sztuk. Mi się wydaje, że powinno to starczyć. I chciałem wam pokazać, że mam fajne dwie bronie do przetestowania. W sumie trzy. Mamy do przetestowania P90, która ma 6 damage'a. Attack Speed 14.2. Mega szybkie. Dodatkowo mamy do przetestowania shotguna 70 damage'a i Attack 0.9. Spoko. To weźmy sobie te dwie bronie. Te rzeczy na razie odłożę. Nie są mi potrzebne. To również Jeepa też odłożymy, ponieważ wymagany jest poziom trzeci podłogi, żeby go postawić, a ja na chwilę obecną takiej podłogi nie posiadam, będę musiał dopiero zbudować. Dobra, to teraz pokażę wam, jak zdobyć Hunting Skill poziom pierwszy. Z tego, co się dowiedziałem, to żeby zdobyć Hunting Skill poziom pierwszy, trzeba wyruszyć do najbardziej oddalonej strefy po lewo, do Palm Bushes. Troszeczkę jest to daleko, ponieważ jak ktoś nie ma 25 monet, żeby sobie tą energię zresetować, no to na jeden raz nie wróci, bo akurat mu zabraknie energii na drogę powrotną. Będzie musiał sobie kliknąć walk. No dobra, startujemy. I tutaj prawdopodobnie ma być... Weźmy może sobie na razie Exa. Ma być jakaś skrzynka czy coś takiego? Poczekajcie, zobaczymy. To? Chyba nie. Ale sobie ją otwórzmy. Bandaż, super, kastecik, niech będzie. Lecimy dalej. Gdzieś tutaj musimy znaleźć jakąś skrzynię, wiecie, którą później się otwiera i automatycznie mamy odblokowany hunting skill. Tylko nie wiem, czy przypadkiem żadnej strefy nie pomyliłem, ale chyba raczej nie. Gdzie jest ta skrzynka? Tu jest jakaś torba, to jeszcze nie to. Otwórzmy sobie ją zatem. Patelnia. Dobra, weźmy patelkę, a co? Napijmy się wody. I gdzieś tutaj to musi być. O, coś jest, patrzcie, jest bardzo dużo dinozaurów koło jednej skrzyni. Zaraz nam się pojawi na mapie ona. Jak ona będzie wyglądała? Tak, jest właśnie to, ta torba. Myślałem, że to będzie skrzynia, a to jest torba. Musimy ją otworzyć. Ej, uciekaj, stary. I... You learned the hunting mastery. No i super, mamy hunting skill zdobyty. Teraz czas zapolować na Megalosaurusa. O, dodatkowo nam wyskoczył event z dealerem. Ale sprawdźmy, gdzie jest Megalosaurus. Czy to jest... Tak, to jest Megalosaurus. Run 40 energii. Tak, wykupimy sobie energię, bo nas stać. Monety są doładowane, także jest ok.
I ja się zastanawiałem, z jakiej broni go atakować, ponieważ on ma bardzo dużo życia, czy po prostu użyjemy sobie P90, będziemy go po 6 tłukli, czy wziąć tego Magnuma, on ma aż 100 damage'a. Chyba na początek weźmiemy P90. Lubię z tego strzelać i jest niezła zadyma. Enter. Okej, sprawdźmy pierw. Jest Megalosaurus. Poiland atakuje, po 6 nas atakuje. Ja pierniczę, 2,5 HP. Starczy nam apteczek? Starczy, 18 jeszcze. Wow. Ale schowajmy się za strefę, żeby przypadkiem nie było zonka, że mi się skończą apteczki, ja nie zdążę uciec. Boję się, że zaraz mi itemy rozwali i będzie tak naprawdę lipa. Bardzo szybko atakuje. Nawet jeszcze połowy nie ma. O kurde. O kurde. Magnum. Już mnie bije po 10. Niedobrze. Jeszcze 9 shotów musi dostać. 6. 5. 4. 3. 2. Jeszcze nie. 2,5. Dawaj. Dawaj. Dawaj! Dawaj! 9! Jest! Jest pierwszy Megalosaurus pokonany! Teraz Tygrysa na dziurę! Ale jestem podjarany, ciekawe co będzie w środku, uwaga! Megalosaurus Bone! I to tylko tyle? Wow! Myślałem, że naprawdę coś jeszcze więcej się posypie, a nie sama jedna tylko kość. Jak widzicie, 20 apteczek nam starczy, ale broni nam prawie zabrakło. Wow! Jeszcze oponent, tak? Taki jesteś cwany, ale by był numerek, który by mi oponent podchacił na koniec odcinka. By była niezła zadyma. Dobra, zawijam mu te rzeczy. Idziemy jeszcze sobie tą strefę przeeksplorujemy. Akurat tak mi się udało, że jak wszedłem na tą strefę, od razu ten Megalosaurus był. Nie trzeba było wybijać innych dinozaurów. Okej, to sobie zjedzmy. Koło od Jeepa będzie na pewno potrzebne, bo potrzeba tam chyba 16 sztuk, jak go postawimy. Jesteśmy na chacie i zobaczcie, wariaty, co nowego nam dodali. Dodatkowo możemy sobie zrobić... O, widzicie? Tutaj możemy zrobić sobie pomnik Megalosaurusa. Akurat to nie są kości Megalosaurusa, tylko tego drugiego dinozaura, ale postawmy sobie Megalosaurus Skeleton. Co wymagamy? Iron Bar, Palm Plank, Raffinate Bamboo, gwoździe, no i duct tape. Dobra, to ja się teraz udam i postawimy sobie ten drugi pomnik. Gdzie ja miałem te wszystkie rzeczy? Cyk, deski były wymagane, gwoździe, tak jest. Rafinowane bambusiki, ale tu mam zwykłe. Sprawdzimy na stole, czy one są przerobione na jakieś rafinowane. Ile tam trzeba było tych sztuk? 10. Mamy 10 sztuk. To teraz tak. Teraz potrzebujemy iron bar i duct tape. Iron bar będzie tutaj prawdopodobnie. Nie ma iron baru jeszcze. Trzeba poszukać iron bar. Duct tape'y mamy, super. I tylko został nam iron bar. Gdzie ja cię miałem, stary? Okej, mamy również iron bar. Teraz sobie postawimy ten posąg. Ale chyba ten posąg postawimy sobie z tej strony, bo tamten troszeczkę za daleko postawiłem i mi się to nie podoba. Mi się wydaje, że będzie bardzo fajnie to wyglądało tak przed chatą. O, gdzieś w tym miejscu. Czy aha, ale place ground max 1, tak? Aha, jest, dobra. Po prostu taką dużą strefę to zajmuje. Okej, postawmy go tutaj. I co? Postawiłem? Nie postawiłem, jeszcze raz. Okej, teraz to stoi. I co? Mamy pretty rare trophy. Split. 1 na 20. Ja... piernicze. Troszeczkę będzie tego budowania. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. W przyszłym odcinku zbudujemy sobie tego Jeepa. Dodatkowo zmierzymy się z drugim bossem. Będzie to Baryonyx i postaramy sobie wydropić z niego też jakąś część. W następnym odcinku zmierzymy się z Baryonyxem. Jest to kolejny boss, który można walczyć, kiedy się uzyska Hunting Skills. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Trzymajcie się, cześć!